Siemanko, ja jestem Dexi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś opowiem Wam wszystko, co najważniejsze o nowym update'cie w Brawl Stars. Jeszcze sobie tutaj odrzucimy zaproszenie i damy sobie, aby nie przeszkadzać. No i tak, ogólnie ten odcinek nagrywam bardzo, ale to bardzo na szybko i będę się w nim śpieszył i nie będzie on zapewne jakiś za długi. Oj, przepraszam Was tutaj za dźwięki, ale to dlatego, że po prostu muszę go jeszcze dzisiaj wrzucić, a mam dość mało czasu. Więc już tutaj już wszystko Wam mówię, co zostało dodane nowego. A więc tak, zostało dodane oczywiście odliczanie do nowej postaci, którą jest Bibi. Będzie ona epicka i moim zdaniem naprawdę Supercell moim zdaniem słabo jak gdybym to wymyślił, bo Rosa, była ona strasznie OP i po kilku dniach dostała nerfa. Bibi również jest strasznie OP, jestem pewny, że po kilku dniach dostanie nerfa. Jak widzicie, poszedłem sobie nim na jaskinię treningową, pokażę Wam, jak on jest OP. No i Supercell od razu powinien dawać postacie zbilansowane, a nie właśnie niezbilansowane, bo on jest no niezbilansowany. Jak widzicie, gdy jego zwykły atak na pierwszym levelu zadaje 1300 życia i gdy mamy full amunicji, to ładuje nam się taki nie niebieski, tylko żółty paseczek, który gdy po prostu strzelimy, gdy mamy naładowany ten żółty paseczek, to zadaje nasze obrażenie 1300 życia, ale odpycha naszego wroga, dość mocno go odpycha, może pokażę Wam tutaj na tych małych robocikach, zobaczcie. Walę ulta i zobaczcie, jak to ich odepchnęło. Nie, to nie jest ult, to jest zwykły strzał. Walę zwykły strzał i zobaczcie, jak ich odpycha. Więc naprawdę wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo OP, jest to za OP. No i tak jak mówiłem, jak go wydropicie, to grajcie nim jak najszybciej. Ja go pewnie nie wydropię, bo jest epigiem, a nie mam za dużo skrzynek na polowanie. Więc raczej go nie wydropię, ale mam nadzieję, że jednak się uda. No i tak, mamy jego supermocą, jest taka zarąbista bańka, która na jaskini treningowej tutaj ciśnie. Zobaczcie, ta bańka jest strasznie, można powiedzieć, długo się odbija. Ona zadaje, w sumie to jest sporo, 1000 życia. No i zobaczcie, jak ona sobie tutaj lata. Jest to naprawdę, gdyby dużo może przelecieć. Zobaczcie, walę sobie tak. O, czekajcie, zrobimy tak. I zobaczcie, dokąd ta bańka poleci. Jeszcze tam leci, nawet nie widać. O kurczę. Zobaczcie, ona wciąż leci, leci, leci i prawie całą mapę. Czekajcie, zobaczymy dokąd jak gdyby to walnie. W sensie pewnie nie zauważę, bo jestem wolniejszy od tej bańki. O, walnęło w te robociki, bo naładowało mi kolejnego ulta, więc naprawdę jest to strasznie OP. Na przykład podejdziemy sobie tak blisko i o, coś takiego. Zobaczcie, gościu dostał aż 3000. I pewnie trafiłoby jeszcze innych, więc naprawdę jest to strasznie dobre. I zobaczcie, ładuje nam się żółty paseczek i odpychamy. Więc no naprawdę ta postać jest niezbilansowana totalnie i zostanie ona jakoś obstaje 3 dni po wyjściu nerfa. Za to Supercell tutaj się słabo zachował, że po prostu nie dodaje zbilansowanych postaci, tylko dopiero potem one dostają nerfa, jak widzicie. No ewidentnie ma ona zbyt dobre statystyki. 1300 życia, 4200 HP. Jest to dość dużo i 1000 super ataków, więc no jest to za OP. Ogólnie wbiłem 20 rangę bólem, więc fajnie. No i tak, co jeszcze nowego wyszło? Wyszły oczywiście nowe mapy, już Wam pokazuję, Retropolis mapy. Mamy tutaj, mamy te mapki, które są zmienione i naprawdę bardzo fajnie to wygląda i bardzo mi się to w sumie podoba. Fajnie wyglądają te mapy. Mamy do wszystkich trybów zmienione mapy oprócz Siege'a i Showdown'a oraz Brawl Ball'a. A tak do wszystkich innych trybów mamy kilka zmienionych map, więc jest to naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie wyjdą dwie skórki do Barley'a, dwa skiny do Barley'a i jeden do Karla. Możecie to zobaczyć w filmie Brawl Stars, oficjalnym Brawl Talku. No i tak, wyszedł jeszcze Inbox tak zwany, który był w Clash Royale i właśnie zaraz zobaczę, jak on działa, bo przeniosę się na drugie konto i stworzę tam szybko klub i zobaczymy, jak to działa, więc no, widzimy się już po cięciu. Okej, stworzyłem sobie tutaj jakiś klub na szybko i no pewnie zaraz i tak go pewnie usunę. No i tak, mamy tutaj taką ikonkę, można powiedzieć takiego megafonu i gdy ją klikniemy, chyba chodzi o to, że po prostu, kurczę, no, chodzi o to, że nikogo nie ma w klanie, w sensie w klubie i nie wiem dokładnie, jak to działa i nie mogę sprawdzić, jest to dość słabe,
Ale zapewne działa to tak, że klikamy tutaj, po prostu piszemy wiadomość do klanowiczów i potem im się tutaj w odebranych wyświetla po prostu ta wiadomość, którą wysłał kolider, w sensie wiceprezydent bądź prezydent klubu. Dobra, ja już się widzę na głównym koncie i jeszcze powiem Wam, co jest nowego w tym update'cie. Też widziałem, że są bardziej zbalansowane rozgrywki, jeżeli chodzi o ten update i w sumie nic więcej podajże. Mamy tutaj aktualności, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy Retropolis, po prostu Retropolis. Mamy update Retropolis. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, wyjdą trzy nowe skiny. O, właśnie cztery nawet, bo jeszcze do Brocka wejdzie. Tutaj widzimy jeden skin do Barley'a i do Brocka, więc będą one naprawdę bardzo fajne. Czy one już weszły? Nie weszły raczej, ale jednak wolę się upewnić. Gdyby weszły, to by były raczej w sklepie. Okej, gdzie to jest? Tutaj jest Brock. Nic nie weszło. Wszedło czy weszło? Nie wiem. Chyba weszło, dobra. I Barley. Będą dwie nowe skiny do Barley'a i naprawdę też jest to słabe, że na przykład nie ma skina od początku gry do Tary i do Pam, a do Barley'a już są skiny, dwa, i bez sensu dodają jakieś skiny do postaci, aż dwa, która ma te skiny. Również do Brocka mamy dwa skiny i dodają jeszcze jednego, więc naprawdę tutaj Supercell powinien zwrócić uwagę na taką Tarę, która nie ma żadnego skina, na Gina, na Leona, Frank ma, na Pam i na Piper, bo no one prawie od początku gry nie mają żadnego skina, więc to jest naprawdę słabe, no i czekam, aż w końcu zostanie dodany jakiś skin do tych właśnie postaci. Dobra, wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o ten update. Nic się chyba tutaj nie zmieniło, jeszcze zobaczmy tutaj ustawienia. Nie wiem, nic się chyba nie zmieniło poza tym, więc taka aktualizacja, taka sobie szczerze powiedziawszy, bo nie zostało jakoś strasznie dużo dodane, ale jednak była to jakaś aktualizacja, taka sobie, ale no zawsze aktualizacja zmienia się na lepsze, więc teraz wydaje mi się, że również gra jest bardziej dopracowana, bo mamy tutaj inboxa i rozgrywka, jak gdyby dobieranie graczy jest bardziej zbalansowane, więc no. Dobra, już będę się kończył z Wami, jeju, ale śpieszę się i przez to tak tyle popełniam błędów językowych, więc dobra. To było na tyle w tym odcinku, lajkujcie, subskrybujcie do następnego materiału i cześć!